dziś nagrywamy o filozofii hustle, czyli dlaczego ludzie źle rozumieją, czym jest tak naprawdę filozofia hustle w praktyce. Słowo hustle jest trudne, jeśli chodzi o język polski, dlatego że nie mamy odpowiednika takiego prostego do przetłumaczenia go. W naszych książkach zarówno Gary Vaynerchuk, Diamond John, chyba też Tim Ferriss używa tak tego określenia hustle. Hustle and hard work. Natomiast dopiero cała książka Hustle przedstawia całkowicie to podejście. Tak? To jest książka Nila Patela, Patryka Wlaskowica i Jonasa Kofflera. I cały czas mam poczucie, że ludzie nie do końca rozumieją, o co chodzi z filozofią hustle, właśnie między innymi ze względu na to pojęcie. W ogóle słowo hustle w języku angielskim czy amerykańskim, można by powiedzieć, było używane w zupełnie innym kontekście, bo było to bardziej takie trochę sprytne, powiedzielibyśmy cwaniaczkowate zachowanie i załatwianie pewnych rzeczy. Dopiero od niedawna weszło do takiego słownictwa bardziej związanego z biznesem, czyli do załatwiania znowu rzeczy sprytnie, ale też wkładając w to pracę. I na tym właśnie polega hustle. Nie chodzi o to tylko, żeby cisnąć i wiele osób używa nawet ostrzejszych słów tutaj do określenia tego i zażynać siebie, robiąc z siebie cyborga, ale właśnie po to, żeby pracować, tak dodam. Nie nic nie robić, tylko rzeczywiście działać, ale robić to w sposób sprytny. Dla mnie najlepszym określeniem tego, czym jest hustle, to jest odróżnienie ciśnij pracę, a nie siebie. Dlatego, że w Polsce mamy tendencję do tego, i pewnie nie tylko w naszym kraju, że koniecznie chcemy naginać siebie, dyscyplinować, zmuszać, mobilizować, tak? Zobaczcie, ile tutaj różnych bacików na siebie narzucamy, zamiast pomyśleć o tym, jak cisnąć pracę, czyli jak lepiej, sprytniej wykonać pewne rzeczy, żeby ta praca została wykonana, a nie, żeby nie musić jakby cisnąć w tej pracy siebie. I tak naprawdę, jeżeli weźmiecie tą książkę, czy bardziej zagłębicie się w ogóle w temat takiego podejścia filozofii hustle, to okaże się, że tam jest dużo myślenia dotyczącego tego, jak zrobić coś kreatywnie, jak zrobić coś prościej, jak zrobić coś sprytniej. Mnie ogromnie się to podoba i pomimo tego, że na co dzień raczej jestem zwolenniczką luzu, wylajtowania i bliżej mi do filozofii fuck it, to bardzo pasuje mi filozofia hustle, bo ona właśnie nakierowuje na to, żeby praca była wykonana, żeby właśnie cisnąć rzeczy, które są do zrobienia, ale niekoniecznie robić to bezpośrednio swoimi rękami, jeśli się do tego nie nadajecie, jeśli nie macie odpowiednich kompetencji, jeśli wam sprawia to trudność, a dla kogoś innego jest to przyjemność albo łatwość. Ja też w moim podejściu bardzo lubię szukać rzeczy, które ułatwiają nam życie. Czyli z jednej strony fajnie, cieszę się, jak jest zrobione dużo nowych projektów, ale też zależy mi na tym, żeby one były właśnie zrobione w taki sposób, no słowo sprytnie jest tu chyba najlepszym określeniem, czyli mądrze, czyli optymalnie, z wykorzystaniem zasobów, jakie mamy, ale w taki sposób, żeby było zrobione, a żebyśmy my nie byli zbytnio przemęczeni tym, bo nawet nie chodzi zmęczeni. I to jest tak naprawdę moje, tak, może moje rozumienie filozofii hustle, a może bardziej moje wytłumaczenie tego, czym naprawdę jest filozofia hustle. Dlatego, jeśli macie wątpliwość, to zachęcam do przeczytania tej książki, bo jest tu bardzo dużo ciekawych rzeczy przytoczonych, na przykład jak wyjść z cyklu do bani, albo jeden chyba z moich ulubionych rozdziałów, czyli dlaczego specjalizacja jest dla insektów. I wiele innych takich, które
mogą Wam pokazać inną perspektywę. Powiem szczerze, że dla mnie książka Filozofia Hustle była, pomimo tego, że już przeczytana po wielu, wielu innych tytułach, to znowu dała mi trochę takiego efektu wow, jak książka 4-godzinny tydzień Ferrisa i tak przełamała pewne moje schematy myślenia. Zatem jeśli chcecie inaczej rozumieć hustle, a to, co powiedziałam, jest dla Was za mało, polecam książkę, albo też zajrzyjcie do naszego powerbooka, dlatego że tam dokładnie jest ten rozdział, w którym tłumaczę, czym jest, na czym polega różnica między ciśnij pracę, a nie siebie. No i do roboty.